Cześć, witam Was w kolejnym przeglądzie magazynu LEGO Ninjago. Jest to numer 11 na rok 2017, na listopad, z tego co widzę. I prezentem do tego magazynu jest figurka Zayna oraz karta Nexonite. Zaraz się jej przyjrzymy z bliska. W każdym razie na początek zajmijmy się naszym magazynem. A więc mamy tutaj Kaja, nasz prezent, jakieś tam gry, komiks oraz plakaty. Dalej mamy reklamę Nexonite. Później mamy spis treści, informacje o naszej figurce, jakieś zagadki, tutaj mamy wiadomości Ninjago oraz oczywiście komiks. Dalej mamy kolorowankę, naprawdę fajna sprawa. Można przyozdobić ninja jak się tylko chce. Dalej mamy znowu komiks, informacje o kreskówkach na Cartoon Network, zadania. Tutaj również zadania, tutaj mamy spis figurek. Jest to całkiem fajna sprawa. Dalej mamy Zayn Mindroid. Też fajny plakat. No i możemy sobie te figurki odznaczać. Ja z tego bodajże, żebym miała chyba z dwie, może trzy. Dalej mamy znaleźć różnicę. Dalej mamy karty Nexonites oraz resztę komiksu. Dalej mamy tą grę planszową, prace konkursowe, tutaj mamy nagrody konkursowe oraz z tyłu mamy kolejny magazyn, który był dostępny od 29 grudnia i jest w tym magazynie Chen. Informacje o magazynie Nexonites oraz o książkach z Ninjago. No dobra, no to skoro magazyn mamy za sobą, no to przejdźmy do prezentów. A więc tak wygląda karta, uwaga, potężnego Lensa. Coś mi się wydaje, że on ma tą twarz za wysoko, nie wiem. W każdym razie jest to taka premium złota, tak wygląda tył. Nie wiem za bardzo, a nie, limitowana, sorry. Mam trochę tych kart, nie to żebym chciała je zbierać, ale mam ich trochę i są one na końcu mojego klasera z Ninjago. Tak mogę powiedzieć. No a jeśli chodzi o naszą figurkę, to jest ona zapakowana w taką saszetkę tutaj. Zaynowi się bardzo fajnie oczy mienią. Tutaj mam naszego Zayna, tutaj mam naszego Zayna, tutaj mamy logo LEGO Ninjago oraz limitowana edycja Zayn. Od 5 lat. Z tyłu mamy diamencik w skali 1:1 i jest to powód, dla którego ten magazyn, to się ten prezent jest warty trochę więcej niż zazwyczaj. Ponieważ te elementy są po prostu genialne. A ja w takim kolorze jeszcze go nie mam. W każdym razie tytanowy ninja jest na wolności. Tam jeszcze jakieś elementy mi zostały. Ok, myślę, że wszystko już wydobyłam z tej saszetki. W każdym razie mamy tutaj oczywiście naszego Zayna. Przyjrzymy się mu później. Czarne, bardzo fajne naramienniki. Stare maski, także... fajnie, nie pamiętam z jakiej to może być serii, prawdopodobnie no właśnie z tej. No i mamy jeszcze katany, no i oczywiście te diamenciki i to jest naprawdę fajna sprawa. W każdym razie zbudujmy naszą figurkę i zaraz się jej przyjrzymy. A więc to wygląda nasz Zayn. Mamy tutaj tą jego lodową moc, która jest na takich groszkach jeszcze innych, żeby mógł to włożyć do rąk. W każdym razie, to jak widzicie, są to naprawdę fajne elementy i naprawdę przydatne do jakichś, nie wiem, animacji poklatkowych. Naprawdę fajna sprawa.
Jeśli chodzi o naszego Zenia, to wygląda on po prostu przegenialnie. Już dawno nie mówiłam tak o figurkach. Trochę mi się światło odbija, ale sorry. W każdym razie mamy bardzo ładną maskę z dwoma kolorami. Teraz tak patrzę, tak, jest ona inna niż u tytanowego ninja z tytanowego smoka. Ale ta mi się naprawdę bardzo podoba. Gubię ostrość cały czas, sorry. Tak wygląda jego pierwsza twarz. No, to światło mi się odbija, przepraszam, ale... O, tak wygląda pierwsza twarz. Jest on uśmiechnięty, trochę tak bardziej zadziornie, jak nawet nie Zayn. Tutaj mamy uszkodzenie nadrukowane, także naprawdę fajnie. I z tyłu mamy po prostu... Nie ma drugiej twarzy, tylko takie coś. Czyli tył jego głowy, w gruncie rzeczy, tak mi się wydaje. Dalej mamy czarne naramienniki, które są naprawdę fajne i bardziej pasują do ninja niż takie złote czy tam srebrne. W każdym razie można tu oczywiście wpiąć naszą katanę, więc tak też zrobiłam. Jeśli chodzi o jego tors, to tak wygląda jego przód. Ma on tam jakieś, wiecie, jak to Zayn, jakieś kable, tutaj monitorek, tutaj mamy jego symbol. Naprawdę fajna sprawa. Tutaj na nogach również mamy nadruki. Tutaj ma buty, czarne ramiona oraz ręce. To wygląda tył, jest jego tutaj drugi symbol, znowu jakaś elektronika i ogólnie cały jest posrebrzany i naprawdę figurka mi się podoba. A więc to wygląda bez tych wszystkich mocy. Teraz wczepmy mu, właściwie to poprośmy ładnie Zayna, żeby ukazał nam swoją moc. A więc mamy tutaj moc lodu, naprawdę fajnie to się wszystko razem prezentuje. A więc to by było na tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało, więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!